Cześć moi drodzy, dzisiaj krótka historia o modyfikatorze światła, który mnie bardzo okazał się być potrzebny do konkretnego zlecenia, do konkretnej sesji. Warunki miałem specyficzne. Chodziło mi o to, że nie mogłem popracować wyjątkowo lampami Newell X Arta, takimi, którymi zawsze pracuję, ponieważ chciałem po pierwsze mieć większą moc. Te Newell x świetnie się nadają do sytuacji takich, gdzie jest ciemno. Wtedy one naprawdę świecą, jest ok. Obojętnie, czy to jest portret, czy produkt, nieważne. Dają radę we wszystkich zastosowaniach. Problem mój polegał na tym, że fotografowałem w studio, gdzie jest dużo światła zastanego. Fotografowałem i filmowałem. Potrzebowałem źródła ciągłego światła, które byłoby. Zmodyfikowane, które świeciłoby dokładnie tam, gdzie chciałem, albo inaczej, które oświetlając modelkę, nie świeciłoby na tło. Potrzebowałem softboxa i mocnej lampy. Mam taką lampę na razie 1000W, w przeliczeniu oczywiście jest to LED, 100W, moc około 1000 watów dawnego światła. Myślę teraz o wzmocnieniu takiej lampy, czyli zakupie lampy mocniejszej, ale do tego oświetlenia, które ma mocowanie bowens dla modyfikatorów, musiałem znaleźć odpowiedni modyfikator. Najlepsze są oktagonalne. Są te, które w oczach i w ogóle w oświetlanej plamie dają okrąg lub owal. No chyba, że fotografujecie coś technicznego. Wtedy często pomocne są zwykłe czworokątne, prawda, formy, podłużne prostokąty. Natomiast ja potrzebowałem ewidentnie owalnego softboxa. Znalazłem taki softbox o promieniu około 90 paru centymetrów. E, też z Newella. Okazało się, że parę takich softboxów jest dostępnych na rynku. One mają tylko inne nazwy. Konstrukcyjnie wyglądają identycznie. Czyli jest jakiś producent, który to robi, robi to dobrze. A markowane też z różnymi firmami. Przy czym ten, który ja zakupiłem z Newella, okazał się po prostu najtańszy. I teraz tak. Co mnie w tym modyfikatorze, zobaczcie, Newell Scato, bo taką się nazywa, w tym modyfikatorze Newell Scato, co mnie ujęło najbardziej, moi drodzy? Najbardziej ujęło mnie mocowanie bowędz, oczywiście. Ale druga sprawa to to, że jest on złożony. Z bardzo wielu masztów, które całą lampę i płaszczyznę świecącą potrafią ułożyć do okręgu. Najważniejsze jest to, że maszty są na zewnątrz, a więc w środku nie mamy napinającej konstrukcji. To jest szalenie ważne, bo ta napinająca parasolowa, e, taka w swoim zamyśle i w konstrukcji, Roz, rozpinająca e, te wszystkie elementy napinające konstrukcja potrafi rzucać cień a w momencie kiedy jest błysk flesza jest duży no to jeszcze bywa dobrze zwłaszcza jak macie dwie warstwy e, rozpraszające w środku w, jakby założone ale w momencie kiedy świecicie światłem ciągłym bywa różnie z takim dużym elementem po środku przed tą płaszczyzną ledową świecącą w związku z tym, tu, ma, tu tego nie mamy. Mamy srebrne wnętrze, rozpięte na zewnętrznych, silnych masztach. E, mamy w standardzie fajne końcówki, które nikomu nie zrobią krzywdy. Mamy kształt, moi drodzy, zobaczcie, ja ten kształt wam pokażę jeszcze raz. Kształt taki tulipanowy, ale bardzo wydłużony. To powoduje, że formowany przez taki modyfikator strumień świetlny. Ma kształt takiego jaja, owala. Nie jest szeroki, tak jak w przypadku płytkich softboxów, tylko jest owalny i świeci bardziej tam, gdzie byśmy chcieli. Taki głęboki softbox oktagonalny to jest bardzo eleganckie i nowoczesne źródło oświetlenia, obojętnie czy ciągłego, czy błyskowego. Teraz tak, mam tu założony grid, który jeszcze bardziej ukierunkował... To światło świecił dokładnie tam, gdzie chciałem. Ja mogłem ustawić tą lampę metr przed twarzą modelki. Wiedziałem, że tylko ramiona i twarz modelki jest oświetlona. Na tło za nią już nic nie padało. Gryt spisał się świetnie. Ja teraz e, zdem, zdemontuję tutaj te e, wszystkie modyfikatory. Trochę to będzie e, nieładnie, jeśli chodzi o hałas, ale muszę Wam coś specjalnie zademonstrować. Zobaczcie, że odpinając grida, ja napinam cały ten softbox, ale on bardzo ładnie wraca do swojego kształtu. Słuchajcie, cały softbox trochę waży, dlatego że tu mamy tych elementów napinających dużo. E, tymczasem e, ta waga w okolicach 2 kg. Nic nam nie przeszkadza. Zobaczcie. O, już za chwileczkę pozbędziemy się całkowicie grida. I zobaczcie, mimo że to sobie tutaj dosyć brutalnie szarpie, to ta powierzchnia cały czas bardzo ładnie sprężynuje. Ten softbox ładnie się zachowywał podczas świecenia w studio. Tu mamy zwykłą płaszczyznę rozpraszającą. Ale zobaczcie, w środku jest jeszcze jedna następna i to razem daje bardzo efektowne źródło światła. Szybko demontowalne i szybko zakładane. Nie mamy tutaj z tym większych problemów. O. Zobaczcie, bardzo łatwo się to rozpina, rozkłada, nie jest to żaden problem. O. I wnętrze wygląda tak. Nie mamy tej płaszczyzny rozpraszającej. Zwróćcie na to uwagę. mocowanie bowens, bardzo solidnie wykonana konstrukcja. Ale teraz trzeba przejść, zobaczcie, trzeba przejść do tego mechanizmu. Całe napięcie, to nie są wkładane oddzielnie, tak jak w starych softboxach, każde takie napinające mas trzeba było wkładać. Tutaj tego nie ma. Cały mechanizm rozpinający znajduje się tutaj na tym okręgu. Jest tu jeden taki element główny. Tutaj zobaczcie, on jest taki, wyróżnia się od tych wszystkich. I, o, przepraszam. I teraz tak, mając tak to zrobione, żeby złożyć... Taki softbox wystarczy, że będziemy odginać wciskając. Zobaczcie. Zero wysiłku. Bardzo ładnie to pracuje. Składamy. Przy rozkładaniu jest identycznie, oczywiście analogicznie. O, mogę Wam pokazać. Przy rozkładaniu napinamy, element zaskakuje i jest. Oczywiście, to, że to się tak odbywa, powoduje, że zobaczcie, ten softbox nie będzie, wie, nie będzie mniejszy niż ten okrąg. O, napinający. Dlatego cały softbox mniej więcej tak wygląda. Te płaszczyzny na razie wezmę na bok. Tu mamy cały softbox, i ten softbox sprzedawany jest od razu w komplecie z taką torbą, a więc możecie go. Wygodnie włożyć i przewozić. Jest to jedna dodatkowa torba. Waży to około 2 kg. Nie jest to jakiś szczególny problem. Tu możecie włożyć modyfikatory i macie cały komplet ze sobą. Zobaczcie uchwyty. I teraz tak. Ten softbox jest właśnie dowodem na to, że czasami Potrzebujecie specjalnego wyposażenia. Czasami to, co macie, nie wystarcza. Czasami musicie sięgnąć po coś specjalnego. Są możliwości obecnie pożyczania sprzętu, ale w momencie, kiedy taki softbox no, nie jest jakoś szczególnie drogi, a potrafi zapracować Wam na sesji tak, żeby uzyskać piękne, jednokierunkowe, ładnie zmodyfikowane. Miękkie źródło światła, które będzie świecić dokładnie tam, gdzie chcecie. No to moi drodzy, nie było się nad czym zastanawiać. Oczywiście możecie taki sam softbox założyć do każdej lampy błyskowej. To są, słuchajcie, no zobaczcie, ten modyfikator wygląda na duży. Jest duży, ale to, co dostajecie w zamian, czyli rozpięcie bez tego mechanizmu parasolkowego, gdzie w środku nic wam nie blokuje światła, gdzie światło bez problemu może płynąć. E, szybkie składanie i rozkładanie, no jest to coś, co się e, nie da przecenić. No i jeszcze jedna ważna rzecz, tak jak każdy produkt Newella, rzeczywiście mamy sytuację taką, że ten stosunek jakości do ceny jest świetny. To jest bardzo dobrze wykonane. I mówię, widziałem te same, wydaje mi się, że te same, tak samo skonstruowane z takimi samymi elementami softboxy oktagonalne z masztami na zewnątrz, tak jak ten. E, tylko sygnowane innymi markami firmy produkującej oświetlenie. To jest wszystko nieistotne. Ważne, że na rynku coś takiego jest. Dla mnie ten właśnie 90-parocentymetrowy okrąg stanowił świetne wypełnienie i kierował światło dokładnie tam, gdzie tego oczekiwałem w portrecie. Gdybym fotografował modę i potrzebowałbym ujęć większych, no to wtedy potrzebowałbym softboxu większego, ale ten. Idealnie jest przenośny, zgrabny, e, świetny. Ja go umocowałem e, i zaraz Wam puszczę taki fragment, który nagrałem. Umocowałem na dużym statywie całą lampę, który, statywie e, rollerze e, Avengera, który jeździł po studio razem z tym oświetleniem, więc ja się w ogóle na sesji nie zmęczyłem. Także e, świetny modyfikator Newell Scato, bo taka jest jego nazwa. E, nie wiem, no mi się strasznie spodobał. No, i jak zwykle, kiedy coś mi się spodoba, no to co, musi u mnie zostać po prostu, ponieważ przy tej silnej lampie, a wierzę, że takie sesje będę miał jeszcze częściej, będę musiał wymienić tą lampę, bo teraz są już mocniejsze lampy. Kiedyś to było MAX, ale z takim modyfikatorem rządzimy, bo kierujemy strumień światła dokładnie tam, gdzie chcemy. Mamy w modyfikacji światła także grid, i to powoduje jeszcze większe ukierunkowanie. Dobrze. Trzymajcie się, to wszystko chciałem się po prostu podzielić, a właściwie, wiecie, zobaczymy. E, może puszczę na końcu jeszcze to, co nagrałem zaraz po sesji, kiedy jeszcze wszystko było rozstawione, kiedy miałem to na statywie. Może pokażę Wam, jak to wygląda. Trzymajcie się. Cześć, witajcie. Dzisiaj mówię do Was z planu zdjęciowego, e, sesji własnej, sesji, którą miałem dzisiaj realizując swoje własne projekty. E, Niestety musiałem wprowadzić pewne zmiany w posiadanym sprzęcie studyjnym. Dlaczego? Dlatego, że tego wymagał projekt. Dlaczego nagrywam w ogóle ten materiał? Dlatego, żeby, żeby Wam uświadomić, że często to, co posiadamy w danym momencie, może nam nie wystarczyć. Chcemy, mamy jakieś rozwiązania, a potem się okazuje, że do konkretnych zastosowań Będziemy potrzebowali coś innego. Czego po prostu nie mamy i z tym trzeba, należy się pogodzić. W związku z tym na tą sesję zamówiłem kilka rzeczy, które Wam pokażę. Ale zanim to zrobię, to wwiozę, pozwólcie tutaj, urządzenie, które mnie mega na tej sesji uratowało, które pokochałem. Nie... Wiecie, lubię te mocne słowa, ale to, to nie dlatego, żeby, żeby były mocne. Chodzi o to, że jeżeli coś mi się podoba i działa tak, jak należy, no to, to się z tego po prostu cieszę. Moi drodzy, chodzi o bardzo ciężki statyw. Ja mówiłem, że statywy Avenger są statywami ciężkimi. Tak, no w porównaniu ze zwykłymi statywami oświetleniowymi, tak. Ale moi drodzy, są też statywy bardzo ciężkie o systemie korobowym. Wyciągu w górę. I powiem wam, że taki właśnie statyw używałem dzisiaj na sesji. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to to, że nie mam w ogóle zmęczonego kręgosłupa po całym dniu fotografowania. I jeszcze jest druga sprawa, musiałem użyć dzisiaj innej lampy niż moich LEDów, Newella. Zawsze używam Air Arta XL e, Dlatego, że zobaczcie, cała jedna strona, cała jedna ściana u mnie w studio to jest wielkie okno. I chodzi o to, że to okno daje bardzo dużo światła. A ja chciałbym dzisiaj pracować przy świetle ciągłym, ponieważ i filmowałem, i fotografowałem, ale chciałem fotografować przy świetle ciągłym, które potrafiłoby wygasić tamto mocne światło z zewnątrz. W związku z tym musiałem się uciec do większej lampy, takiej, która ma mocowanie dużego, mocnego LEDa, która ma mocowanie Bowens. I to wszystko umieściłem, słuchajcie, właśnie na takim jeżdżącym statywie. I słuchajcie, ten statyw jest tak genialny, że się naprawdę w nim zakochałem. Dlaczego? Dlatego, że początkowo, początkowo funkcjonalność tego statywu dla mnie to była taka, żeby na nim umieścić dla klientów bardzo duży 50-parocalowy albo 60-calowy monitor. I to jest statyw, który bez problemu taki monitor, monitor udźwignie bez problemu. Natomiast skoro statyw już jest, a czekam na element montażowy, który pozwoliłby mi przykręcić duży monitor, stwierdziłem, że wykorzystam ten statyw w dzisiejszej sesji. Słuchajcie, genialnie zrobiony, genialnie zrobiony softbox Newella, taki właśnie owalny z bardzo mocną, świetnie przemyślaną konstrukcją, mega mi się spodobał, lekki, fajny, dostarczany razem, zobaczcie, dostarczany razem z gridem, robi robotę totalną, z tą lampą się spisał dzisiaj, Fenomenal, fenomenalnie się fotografowało, ale to, że bez względu na to, to jest lekka lampa, tak, to nie jest jakiś jakaś lampa wyładowcza, jakieś, jakieś Ari o gigantycznej mocy 10 tysięcy watów, tak? To jest po prostu zwykła lampa, ale to, że można nim podjeżdżać, bo są różne wagi, to jest bardzo ciężki statyw, oczywiście są jeszcze cięższe, ale sam fakt, że można nim jeździć po studio całym tym, ustawiać sobie taką lampę dokładnie tak, jak się chce, no to jest coś, co jest nie do przecenienia. To jest solidne, mocne Statyw na kołach w studio to jest rozwiązanie.